bardzo papieża Judasza pokazuje. Duszpasterski, czy nawet nie duszpasterski, czy w ogóle pewnego modelu papiestwa, dlatego że no, papież Judasz jest kontynuatorem kolejnych Franciszków. No, to jest aluzja jednoznaczna, prawda, do obecnego pontyfikatu, który pan dość krytycznie ocenił. Dziury w całym szukają. Teraz jadę przez Warszawą Wileńską, proszę państwa. Naród taki niemiły, niesympatyczny. Zbliżają się te święta katolickie. 25 grudnia, pierwsze, no jeszcze będzie 1 listopada. To tak, to jest nerwowe wszystko, niemiłe, niesympatyczne. Wszystkich znają, oceniają, krytykują od góry do dołu. Góra, dół, lewo, prawo, według krzyża katolickiego bez dolnej poprzeczki. Coś okropnego. Sami Judasze. Jest podstawowym symbolem tego niebezpieczeństwa, o którym mówię. Zatarcia wszelkich granic. Bo i to jest... Przepraszam, czy to jest coś nowego? Może w ten sposób, czy tego typu głosy z Watykanu, ze strony głowy Kościoła, to jest coś nowego zupełnie w historii Kościoła? Jeśli chodzi o tego typu podejście, moim zdaniem tak, to znaczy oczywiście, że samo przeświadczenie, że wszyscy ludzie zostaną zbawieni, nie jest niczym nowym. Spotykamy je chociażby u Urgnesa, pierwszy raz, także początek III wieku. Później pojawia się w wielu różnych innych wypowiedziach teologów nawiązujących do Orygenesa przekonanie o we współczesnym, moim zdaniem de facto taką tezę, albo bardzo podobną do niego zgłosił we współcześnie iluś innych teologów, Hans Judasz Mareczek. Nie książkach, nie we wszystkich, ale w swoich ostatnich, gdzie pisał o tym, na co mamy prawo mieć nadzieję i małym dyskursie o piekle, tak one się nazywały, de facto potwierdzał, znaczy odstawiał taką tezę, że nie można sobie wyobrazić, że Bóg jest nadal dobrym Bogiem, jeśli zgodziłby się na to, żeby chociaż jedna dusza znajdowała się w piekle, co oznacza de facto, że skoro Bóg nie może być dobry, jeśli ktoś jest w piekle, to znaczy, że albo Boga nie ma, albo piekło jest puste, no bo innego wniosku wyciągnąć nie można, czyli to jest ścisła kontynuacja tej myśli Orygenesa. No ale katolicy lubią filozofować, strasznie. Mam wrażenie, krótko mówiąc, że ta tendencja usprawiedliwienia wszystkiego stała się niestety jednym z istotnych elementów kształtujących również współczesną, przynajmniej część współczesnej teologii katolickiej. Ale czy to jest tak, że to jest właśnie w tej chwili bardzo charakterystyczne dla nauczania, no tego głównego nauczania Kościoła, wręcz dla doktryny wiary, bo wracam tu do swojego pytania, czy mamy do czynienia z pewnym charakterystycznym przełomem, jeśli chodzi o obecny pontyfikat? Wydaje mi się, że to można się na to różnie spotkać. Ja raczej spojrzeć, ja na to patrzę raczej w taki sposób, że obecny pontyfikat jest pewnego rodzaju radykalizacją poprzednich pontyfikatów, tak bym powiedział. A prawdziwa cezura, czy prawdziwa zmiana, czy prawdziwy moment zerwania dokonał się w czasie Soboru Watykańskiego II i okresie po nim. W samych dokumentach ta zmiana jest czasem bardziej, czasem mniej widoczna. One są w kilku punktach co najmniej, można na ten temat dyskutować dość niejasno, no, ale jest faktem natomiast, że chociażby taka prosta rzecz jak to, że jak pojęcie piekła, prawda, czy potępienia wiecznego pojawia się absolutnie na całkowitym marginesie tekstów soborowych. Czyli to pokazuje, w jak wielkim stopniu cała uwaga była skierowana w inną stronę. Jeśli weźmiemy taki dokument w pewien sposób taki najważniejszy z punktu widzenia takiego odbioru społecznego, nie mówię dogmatycznego, ale społecznego, jak Gaudium et Spes, gdzie mamy bardzo mocne podkreślenie, że cała ludzkość zmierza tak naprawdę dokładnie w tę samą stronę, że nie ma różnicy między postrzeganiem dobra człowieka ze strony Kościoła i ze strony właśnie właściwych sił humanistycznych, to mamy do czynienia z przejęciem języka zewnętrznego humanizmu i wchłonięciem go przez Kościół. A efektem tego mamy, moim zdaniem, to, co się dzieje obecnie. No, trzeba być ślepym, żeby nie widzieć, że zamiast tych opowieści, które tyle razy żeśmy wcześniej pewnie słyszeli o wiośnie Kościoła, o stąpieniu ducha na Kościół, o nowym wylaniu tego ducha, o wielkim odrodzeniu, że mamy do czynienia z radykalną katastrofą,
w stopniu moim zdaniem przekraczającym to, co dotychczas znamy z historii. To jest moim zdaniem fakt historyczny, można go, że tak powiem, opisać również w kategoriach mierzalnych, tak? Liczby ludzi rezygnujących z kościoła, występujących z niego, ludzi porzucających kapłaństwo, ludzi, którzy w ogóle z spadku powołań, no i tego, co w tej chwili pustoszy w pewien sposób moralnie kościół, czyli kolejnymi aferami, umownie nazwijmy je pedofilskimi albo związanymi z tolerancją. Ale oczywiście, że im się w ogóle nie opłaca być w kościele, skoro są tak podli. No wiesz, na tej wileńskiej Warszawie, no przejedź się, zobaczysz, bo ja jestem w pracy, ja nie mam czasu wychodzić. Ale to, co ja zauważyłam nagle, to jest po prostu skandal. To nie są chrześcijanie, to są podłe typy. Taka Warszawa. Oni tu zachwalali, że Warszawa najlepsza. Zależy co? Którego nie sposób pogodzić z wiarą chrześcijańską, ale z drugiej strony może Kościół jedynie wskazuje, ten posoborowy Kościół wskazuje. To nie jest Anglo-Ameryka Białystka. Warszawa to są podłe gady. Gady. Tak jak Kościół w przeszłości wskazywał pozytywną stronę pogańskich filozofii na przykład, czy to, co się mówiło o prawie naturalnym, że może to o to tak naprawdę chodzi. No chyba nie bardzo, to znaczy ja nie mam przeciwko temu, jestem wielkim i wiele rzeczy na ten temat napisałem, na temat pochwały dla filozofii naturalnej, dla prawa naturalnego, dla tej filozofii pogańskiej, która takiej jak stoicyzm na przykład, prawda, czy filozofia Platona czy Arystotelesa, gdzie mamy dostrzeżenie podstawowych wartości prawa naturalnego. No przecież tylko nie o tym my teraz dyskutujemy. To, co my nazywamy świeckim humanizmem czy humanitaryzmem, opiera się bardzo często na radykalnym poczuciu czy dążeniu do emancypacji człowieka właśnie z wszelkich zewnętrznych ograniczeń, wszelkich zewnętrznych praw. No jeśli coś dominuje, czy coś jest charakterystycznego dla współczesności, to właśnie to zerwanie pęt, prawda? To uznanie, że człowiek ma sam prawo decydować o tym wszystkim, co tak naprawdę jest na zewnątrz niego i o swojej płci, i o swoim, prawda, o swojej naturze, o swojej tożsamości. Wszystko staje się przedmiotem wyboru. Ja staram się, bo mówimy tutaj tylko, mówiliśmy do tej pory o papieżu Judaszu, ale przecież on funkcjonuje w pewnym świecie, on nie wziął się znikąd, tak? A ten świat jest w pewien sposób bardziej, dlatego tytuł książki to jest Epoka Antychrysta, nie sam Antychryst, Epoka, czyli pokazuje staram się pokazać pewne zjawisko kulturowe, którego ten Antychryst jest tylko, że tak powiem, ukoronowaniem. A to zjawisko polega na tym, że jeśli zerwiemy wszelkie zewnętrzne, wiążące nas reguły, normy i oddamy wszystko w pakt człowiekowi, jego zdolności kreacji, to doprowadzamy świat do takiego obrazu, takiego totalitarnego zagrożenia, gdzie właściwie człowiek nie ma ani wolności, ani żadnej prawdy, bo wszystko jest stłamszone, stłumione i sprowadzone tak naprawdę do tego, co w człowieku zwierzęce. Powiedziałbym tak, człowiek, który radykalnie odrzuca Boga, pozostaje tylko zwierzęciem, a jeśli jest tylko zwierzęciem, to jedyne, co w nim mamy, to mamy tylko pewnego rodzaju pożądania i pewnego rodzaju emocje podstawowe, które ciągle nie... No, Poniatowski, klanie, sranie nad Wisłą, pożądanie, seks. Zakrycia tego braku sensu. Gady. Ludzie są gady. Tutaj jakby padły te bardzo krytyczne opinie dotyczące tej takiej idei. Bardzo inteligentny człowiek, ten filozof. Bardzo inteligentny. Odnoszę jednak wrażenie, że na tym polu Kościół ludzie jako gady nie skapitulował. No, przykład papież Franciszek. Wszystko zapożyczone, nauki pogańskie nigdy nie były od Chrystusa. One nawet dusza nieśmiertelna, trójca, czyściec. No, całe mnóstwo rzeczy, że przewrócili w ogóle całą prawdę. Zamiast raj, to do nieba się wybierają. Takie pojęcie kolonizacja ideologiczna. I to jest taki bardzo, można powiedzieć, frontalny atak na teorię gender, na właśnie na te teorie takie świeckiego samostanowienia człowieka. Czy to jednak tutaj w tej krytyce przyjmuje obecnego pontyfikata? Nie będzie dobrze, bo nie wylewa pan dziecka z kąpielą. Świat się nie da. Nie da. Tylko mówię o papieżu Judaszu, który nastąpi dopiero po 7 Franciszkach. Ale jeszcze krytykuje pan obecne tendencje w kościele, o to mi chodzi. No tak, to znaczy to, że krytykuje obecne tendencje w kościele i wiele wypowiedzi również papieskich jest naszą. Możemy oczywiście rozmawiać o teraz o pontyfikacie Franciszka i możemy pokazywać, które momenty moim zdaniem są
Bardzo dobrze opisał to taki jego zresztą zwolennik, jezuita, ojciec Rosika, który powiedział, że tym, co różni obecnego papieża od poprzednich, jest to, że on nie musi opierać się ani na tradycji, ani na pewnych ogólnych regułach, tylko, że tak powiem, z własnej, sam w oparciu o znaki czasów dokonuje tutaj rozstrzygnięć. No, przepraszam, taki opis to jest niesamowite. To mówi jezuita i to mówi współpracownik papieża. To jest opis guru religijnego, ale nie papieży, ale nie papieża katolickiego. No przecież zgodnie z definicją Soboru Watykańskiego I, która opisywała, na czym polega nieomylność papieska, to wyraźnie mówiła, że ta nieomylność jest czymś, co jest dane papieżowi w oparciu o tradycję. Papież nie może stwarzać nowych dogmatów, papież nie może ich narzucać, nie może opierać się na swoim, że tak powiem, odczuciu ducha albo odczuciu świata, tylko jego podstawowym zadaniem jest takie interpretowanie tradycji, żeby była to zgodne z tym, co odziedziczone. Przekaz jest głównym zadaniem wyznaczającym jego funkcję. A jeśli przyjąć to, co mówi, co mówią niektórzy zwolennicy papieża Franciszka i obawiam się, że dosyć dobrze opisuje to właśnie jego działanie, to nagle mamy do czynienia z całkowitym przekroczeniem, możemy powiedzieć, tego, po co papież został powołany, prawda? On już nie ma umacniać swoich braci w wierze, ale on ma stwarzać jakąś nową wiarę. I to jest coś całkowicie nowego, zaskakującego i z pewnością obcego dotychczasowego pojmowania urzędu papieskiego. Pontyfikat papieża Franciszka budzi sporo emocji, budzi kontrowersje. O tych kontrowersjach ten papież, on może nie wiedzieć, że jest sterowany przez diabła, a linia mysia jest pożądana, żeby przynajmniej wyszło szydło z worka, żeby się objawiło, żeby się okazało cyganom na patelni, którzy podobni są gadom. A to wiedz, że w dniach ostatecznych ludzie będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni. No, cała litania, ja to już czytałam tysiące razy. Pozór pobożności będą przybierać. Sytuacja, w jakiej Kościół jest, zawsze jest, no, trzeba dyskutować o teologii, trzeba dyskutować o doktrynie wiary. To są rzeczy, o których można i trzeba dyskutować. Gościem Polskiego Radia 24 był publicysta, eseista, redaktor naczelny Tygodnika do Rzeczy, Paweł Lisicki. Dziękuję bardzo. Na kolejną audycję zapraszam już za tydzień. Do usłyszenia. Lubię tego Pawła Lisickiego, lubię. Reklama.